Ateny są największym miastem Grecji i 10. pod względem wielkości zespołem miejskim Europy. Są również jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych w Europie. Co roku do miasta przyjeżdżają miliony turystów, którzy najczęściej łączą zwiedzanie starożytnej stolicy z urlopem na jednej z rajskich wysepek Morza Egejskiego. Spacer po Atenach to wspaniała okazja do odkrycia bogatej historii i kultury starożytnej Grecji. Odpuściliśmy jednak Akropol i pozostałe płatne miejsca, które w okresie letnim są szczególnie mocno oblegane przez turystów. Widzieliśmy je podczas poprzedniej wizyty w 2016 roku, a od tamtego czasu zapewne niewiele się zmieniło. Zwiedzanie Aten można zaplanować na dwa sposoby. W ramach budżetowego spaceru, podczas którego zobaczymy większość zabytków z nieco dalszej perspektywy, lub kupując bilety wstępu do konkretnych atrakcji. Ta druga opcja przy zakupie pojedynczych biletów może kosztować nawet 100 euro za osobę. Za budżetowym zwiedzaniem Aten przemawia ukształtowanie terenu. Z perspektywy naturalnych tarasów widokowych możemy podziwiać nie tylko starożytne ruiny, również klimatyczne dzielnice Starego Miasta. Naszą trasę spacerową zaplanowaliśmy właśnie w oparciu o bezpłatne punkty widokowe. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał. Daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy. Do centrum dojeżdżamy metrem. Spacer rozpoczynamy na placu Monastiraki, gdzie za dnia działa ogromny targ zorientowany turystów. Jest tu również ładny punkt widokowy na Akropol. Wąskimi uliczkami przepychamy się w stronę Forum Rzymskiego, popularnego miejsca spotkań mieszkańców z czasów starożytnego Rzymu. Dziś w tym miejscu można zobaczyć jedynie bramę oraz plac z elementami dawnej zabudowy. Najlepiej zachowanym zabytkiem miejsca jest umieszczona na dalszym planie ośmiokątna wieża meteorologiczna, zwana Wieżą Wiatrów. Ruszamy w stronę niepozornego, ale dość ważnego turystycznego miejsca, wzgórza Areopagu. Udając się na szczyt, przejdziemy koło parku archeologicznego. Zebrane tam zabytki zobaczymy bez wydawania ani jednego euro. W parku znajdują się ruiny budynków z czasów greckich, Agora Ateńska, świątynia Hefajstosa i wiele innych, przypominających bardziej gruzowisko, zabytków. Uwagę zwraca kompletnie niepasujący do architektury kościół świętych apostołów z Solakis, pochodzący z X wieku. Oczywiście wchodzimy trochę na dziko, bo tu żadnych ścieżek nie ma, ale pamiętam, że tak to się kiedyś szło. Łagodnym podejściem wchodzimy na wzgórze. W drodze zobaczymy panoramę zachodnich Aten, w której dostrzeżemy budynek Narodowego Obserwatorium. Z najwyższego punktu wzgórza rozpościera się najsłynniejszy widok na Akropol. Od frontu zdobi go Propylon, okazała brama z kolumnadą. Na filmie widzimy tłumy przechodzących przez nią turystów. Chwilę poświęcamy na podziwianie panoramy miasta, w której bez trudu można odnaleźć wiele zabytków. Uwaga jednak kradnie budynek o imponującej kolumnadzie Stoa Attalosa, niegdyś miejsce spotkań Greków, a obecnie muzeum. Schodzimy ze wzgórza, a Akropol omijamy od południa. Podglądając kolejne zabytki na jego zboczach, przemieszczamy się do niewielkiej enklawy zwanej Anafiotika, malowniczo położonego osiedla z wąskimi uliczkami i tradycyjnymi greckimi domami. W końcu decydujemy się przejść do reprezentacyjnej części plaki, dzielnicy określanej mianem Starego Miasta Aten, gdzie każdy kąt będzie świetnym miejscem do robienia pamiątkowych fotek w greckim klimacie. Starówkę opuszczamy ulicą Adrianoi, będącą w rzeczywistości długim na 650 metrów pasażem ze sklepami. Tutaj można zaopatrzyć się w różnego rodzaju produkty, od pamiątek po odzież z greckimi motywami. Po drugiej stronie ulicy Amaliasa zobaczymy łuk Hadriana. Dziś z okazałego marmurowego monumentu pozostał tylko niewielki portyk, a ze znajdującej się dalej świątyni Zeusa jedynie kilka kolumn.
ruszamy pod stadion panatynajski, na którym w 1896 roku odbyła się pierwsza nowożytna olimpiada. Wydarzenie to wznowiło tradycję organizacji igrzysk olimpijskich z tą różnicą, że tym razem na światową skalę. Obiekt został niedawno gruntownie odrestaurowany i dziś można go podziwiać w pełnej chwale. Aby odpocząć od upałów, wchodzimy do pełnego zieleni i cienia Ogrodu Narodowego. Zostajemy w nim na dłuższą chwilę, odkrywając różne strefy, pergole, jeziorko, małe zoo oraz, naszym zdaniem, robiącą ogromne wrażenie, Aleję Palmową. Taka miła niespodzianka, enklawa w środku miasta, gdzie można zdjąć okulary i notować się czystym powietrzem. Z ogrodu wychodzimy tuż przy placu Syntagma. O każdej pełnej godzinie dokonuje się tutaj uroczysta zmiana warty przed grobem nieznanego żołnierza. To wydarzenie szczególnie polecamy uwzględnić w programie zwiedzania. Listę budżetowych atrakcji zamykają ekspozycje w metrze, gdzie na wybranych stacjach można kompletnie bezpłatnie podziwiać zabytki znalezione podczas budowy. Zabytki antyku, w tym Akropol, są dostępne bezpłatnie w wybrane dni roku. Pełną listę zamieszczamy na naszej stronie. Nie oczekujcie jednak zbyt wiele. W jeden z takich dni, w pobliżu Akropolu, widzieliśmy niezwykle długą kolejkę do kasy po darmowe wejściówki. Zabytki antyku opłaca się zwiedzać poza sezonem, czyli w miesiącach od listopada do marca, gdy ceny biletów normalnych są o połowę niższe. Wówczas za wszystkie ważniejsze atrakcje można zapłacić około 50 euro za osobę. Polecamy także zwiedzić Muzeum Akropolu, którego ekspozycje prezentują bogate zbiory starożytnych artefaktów i rzeźb związanych z historią tego miejsca. Oraz Narodowe Muzeum Archeologiczne, prezentujące imponujące zbiory sztuki i artefaktów starożytności. Zwiedzanie zabytków starożytności prawie zawsze wiąże się z oglądaniem ruin, czy wręcz rozrzuconych kawałków dawnej zabudowy. Dlatego od dłuższego czasu nie płacimy już za zwiedzanie parków archeologicznych pod chmurką. Decyzje odnośnie każdego pokazanego w tym filmie miejsca, czy warto, czy też nie, pozostawiamy Wam. Co długo się jedzie? Spodziewałem się, że jak wylądujemy w Atenach, to będą elektroniczne tablice, z których wyczytam, o której będzie mój pociąg. Nic z tego. A to nie chodzi o to, że one, że nie ma tablic, tylko o to, że one jeżdżą tak rzadko po tej porze. To chodzi o wszystko. O zasady. Ateny najwygodniej zwiedza się podróżując metrem. Najdłuższa niebieska linia dociera na lotnisko oraz do portu w Pireusie. Jeśli przyjeżdżacie do Aten na weekend, proponujemy zakupić bilet za 20 euro, obowiązujący przez 3 dni. Pozwala jeździć po aglomeracji również autobusami i tramwajami oraz wrócić na lotnisko bez dodatkowej opłaty. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie pociągi niebieskiej linii dojeżdżają na lotnisko, a tylko te oznaczone piktogramem samolotu. Bilety kupujemy w automacie w formie papierowej, a kartonik przykładamy do czytników przy wejściu do metra lub do pojazdu. Aby kupić bilet na 3 dni w automacie, wybieramy Athens and Airport Round, gdzie do wyboru będą bilety 3-dniowe. To najlepsza opcja, gdy przylatujemy do miasta na City Break. Dojazd z lotniska do centrum Aten trwa około 30 minut, natomiast z lotniska do portu w Pireusie ponad 60 minut. Dajcie znać w komentarzach, ile zabytków w Atenach zwiedziliście. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zasubskrybuj kanał, włącz dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!